Klasyczny horror zaczyna się od sceny, gdzie mamy jelenia, który sobie wisi brawurowo na ścianie, no i typa. Sorry, no typiary, to nie poznałem po nogach, wybaczcie, nie widziałem czy wygolone. No i cóż, tam typiara sobie leży związana, takie 50 twarzy Greya, wersja bardzo leśna. No i nagle wpada typ z młotem i ją kropie. Przy okazji widzi to jakaś osoba przez dziurkę. Taką dziurkę, która jest, nie wiem, od klucza albo takie, wiecie, to korniki wydrapały. I zaczyna się majestatyczne intro, podczas którego mamy brawurową jazdę kamperem po bezdrożach włoskich dróg. Bezdrożach dróg, masło myślane. Przy okazji podczas tego intra widzimy żygającą... No nie mogę tak mówić. Przy okazji tego intra widzimy haftującą babę, która prawdopodobnie jest w ciąży. To jest mój taki szósty pęczy zmysł. No i dzwoni do tej baby stara, co nie? No i ta stara dzwoni, mamy jakąś taką typową restaurację przy drodze. No i cóż, będą robili... wiadomo, chyba o co chodzi. Takie... odkurzacz moje... albo wieszakiem... No bo dzieciak nie daje jej szansy na zrobienie super kariery, co nie? W porządku. Cóż, przy okazji tam widzimy, że ta babka zamówiła sobie no takiego blablakara, taki odpowiednik tego blablakara, okej? Okay? No i w tym blablakarze właśnie, który jest tym kamperem, mamy typa i typ tam kameruje. Można powiedzieć, że jest youtuberem takim, bo tam mówię, że ma kanał. Ten ziomeczek się nazywa bodajże Fabricio. No i kanał ma Fabricio i przyjaciele, w którym kameruje ludzi z blablakara. To jest tak jak taksi złotówka, co miał za złotówkę przejazd, ale mogli cię obrażać w donatach, co nie? Kameruje blond. Blondi nazywa się Sofia i Sofia jest Ukrainką. To będzie dość istotne dla fabuły tego filmu, więc szykujcie się. Ona jest dziewczyną takiego Rudego. Rudy nazywa się Mark. Jadą na jakiś ślub do Odessy, jak się później okazuje. Przy okazji poznajemy również Ricardo. Ricardo jest lekarzem. No i mamy naszą czarnulkę, czyli nasza czarnulka nazywa się Alisa. No i cóż, ona jedzie na wakacje do rodziców, bo mówi, że studia i sesja zdana, co nie? Za siódmą poprawką. No i cóż, Fabricio sobie ładnie, pięknie prowadzi, co nie? Jadą, grają tam przy okazji taką gierkę, tą apkę z pytaniami, co nie? Taki quiz, o, to tak. No i tam, wiecie, chleją browce, no jest taka fajna posiaduwa, o. No i cóż, no i jadą sobie lasem, prawda? Kiedy jadą sobie lasem, ta Alicja, no w pewnym momencie, wiadomo, no nie wzięła lokomotywu, albo co tam się jeszcze bierze, nie pamiętam, no ale... I idą w las, co nie? Idą w las, no, no fajny porost widać, co nie? Taki bardzo śmieszny, nazwijmy go Andrzej. Porost Andrzej, ja kiedyś zbierałem porosty, to było najgorsze tam w gimnazjum. Bez kitu, byłem tak smutnym człowiekiem, że zbierałem porosty. I dzisiaj wiem, że porosty to jest symbioza pomiędzy glonem a grzybem. Jezus Maria. I w zależności od tego, jakie te porosty są, jest różne stężenie siarczków w powietrzu, o ile dobrze pamiętam, one są takim wskaźnikiem właśnie tego, jak bardzo zanieczyszczone jest powietrze. Jeżeli tych porostów nie ma, to znaczy, że jest lipa. Ricardo tam przy okazji, jak tamto, to on tam dzwoni do mojej żony, daj mi szansę, pozwól mi się spotkać z córką. I on takie, tu mi się... będzie tym Ricardo! Rudy chce prowadzić, bo mówi, nie dojedziemy tak szybko, już guzaw. Przy okazji w gazecie, bo to jest też dość istotne, a mogłem to pominąć, w gazecie dowiadujemy się, że członkini gangu została, znaczy mafii, została odkryta i że tam uciekła i tak dalej, i tak dalej. To będzie istotne, ale pod koniec materiału. Rudy postanawia prowadzić, Fabricio ustępuje, prawda? No i tam Fabricio podczas jazdy, no Rudy tam ze cztery wydychane, ale wiadomo i lunchu, tam pojadę! I jedzie i dość dobrze prowadzi, co ja? To jest. U mnie w rodzinie jest tak, że jak zawsze wracamy z jakiegoś wesela, osiemnastka, cokolwiek, to było tak, że całą drogę mama prowadziła, a i tak ojciec zawsze wprowadzał samochód. To nie wiem, to jest złota zasada chyba. No i tam Rudy mówi, że był totalną żyletą, że tam dokuczał innych, że było źle. Fabricio mówi, ja też byłem totalną żyletą, ja też dokuczałem innym i tak dalej, i tak dalej. No i kozę mają na drodze. Jakby zamiast, no ta koza, to już widać, taka raczej taka, no bo widzicie, że raczej nie jesteście na takiej prędkości jeszcze pod tym wpływem. No to jest złe, co ja powiem, ale ta koza raczej bardziej kropnięta nie będzie, co nie? Więc ja już bym przejechał po tej kozie, zamiast wykonywać taki manewr, jak oni wykonali, co koniec końców doprowadziło do tego, że uderzyli w drzewo i wszyscy stracili przytomność. No koza bardziej martwa nie będzie, no. O to mi chodzi.
No i tam Alisa się budzi, co nie? Rudy przy okazji szok, bo tam no trochę go poturbowało tam w nogę, no generalnie się źle chłopak wygląda, co nie? Ricardo go tam ratuje, bo on tam jest lekarzem, prawda? Fabrizio tam szok, bo tej kapel mamy, mojej mamy najlepszej. No ta koza dwa razy kropnięta nie może być, no. Przejechać. Greenpeace się do mnie przywali w tym odcinku. Będzie, Szymon, tak nie można, bo ty bo wejdzie, nie szale. Ale tu chodzi o survival. Jeżeli typ prowadzi podchmielony, to już tym bardziej, no kurka wodna, no albo ratujesz ludzi, albo ratujesz kropniętą kozę. No, ratujesz kropniętą kozę. No. Martwychwstała, RKO jej tam. Psz. No i budzą się w środku lasu, w takiej, no to jakby to wam powiedzieć, no na takiej polanie, okej? No i jest o tyle dziwne, że na środku tej polany, na środku tego lasu znajduje się dom. Dość ładny dom, szczerze powiedziawszy, taki stylowy można powiedzieć, okej? Ktoś ich zaciągnął tym samochodem właśnie do tego terytorium tego lasu, do terenu tego lasu, okej? Jak się z tego wydostać? Bo wszyscy tam zaczynają panikować, mówią, to się wydarzyło, jakaś magiczna siła. Po oponach. Sprawdźcie, jeżeli jesteście w lesie, wilgotność gleby w lesie jest zdecydowanie większa niż przy takiej asfalcie czy gdziekolwiek indziej. Na pewno widać jeszcze ślady opon. Szczątkowe ślady opon na pewno widać, albo zgniecione gałęzie. No kurka, wodą się was nie helikopterem was nie dali, co nie, do tej placówki wątpię. Prawdopodobnie was przyholowali, więc ja bym sprawdzał ślady opon i bym wyszedł. No i cóż, po obczajeniu tego domu, co nie, idą do kompera, gadają co się stało, no i tam nie wierzą, że są na tej polanie, no ja mówię, no szok, co nie? Przez kozę. No Blondie przy okazji pokazuje TikToka. Serio, Blondie jest TikTokerką. Blondie pokazuje TikToka z Rudym, w którym mówi, że po tym TikToku się w nim zakochało. TikTok polegał na tym, że tańczyli oni do tego Singore, nie wiem czy znacie. Ba Singore, ba Singore, ba Singore. I to zazwyczaj robiły typiary z wielkimi takimi tymi, co nie? Polecam sobie zobaczyć to na TikToku. A w przypadku właśnie tej Alisy i tego Rudego jest tak, że ona tam to ba Singore, ba Singore robiła, co nie? A ty przy okazji z dupą taką tą. No i okazuje się, że Blondie jest Ukrainką, która mieszkała w Odessie, co nie? Ja już tak, hej kochana, cześć, Szymon jestem, cześć, ja. Ma Audi. No i Alisa tam przy okazji do mamy, tam zasięgu brała, standardowa horrorowa śpiewka, co nie? No i dowiadujemy się, że Blondie ma, uwaga, trzymajcie się, bo to jest mocne, firmę, która produkuje biżuterię z drukarek 3D, co nie? Drukują sobie biżuterię i ja pokazuję nam ten pierścionek tak w kształcie truskawki i mówię, że ten pierścionek jest ważny i jej tam chyba daje ten pierścionek, to jest masakra, co nie? To nie będzie rynku zbytu, co nie? No to każda osoba mająca drukarkę 3D może taką konkurencję robić. Jeżeli ty robisz na przykład diament albo szafir z plastiku, który jest do drukarki 3D, jesteś potencjalnym kandydatem na Nagrodę Nobla, ale jeżeli ty robisz wszystko z plastiku i według ciebie to jest biżuteria, bo ty pobierasz sobie ze strony i... Oryginalny pomysł na biznes. Chyba biznes plan jest... Nie, to by nie dało rady. Halo, to przecież to konkurencja jest praktycznie każdy może być jej konkurencją. Co jest? Ricardo i Fabrizio przy okazji sobie idą, co nie? Jest temat tej córki Ricardo. Ricardo jakby nie chce gadać o tej córce, no to jest chyba zrozumiałe. Przy okazji Alisa widzi otwarte drzwi do domu. Sofia śpi, Rudy też śpi i ona postanawia, ja idę sama! Przy okazji, kiedy mówi, że ja idę sama, to nasz kochany duet dwóch facetów trafił na punkt kultu chyba, co nie? Sekty! Nie, jeszcze to nie jest czas na to. Nie, ja wam jeszcze o tym nie opowiem. Nie. 200 tysięcy musi być i wam opowiem wszystko w formie Draw My Life. Mieliście dwugodzinny film o moich związkach, w ogóle nie spodziewałem się, że tak dobrze się przyjmie. Dzięki bardzo na moment, w którym to nagrywam. Może jakaś bomba teraz się szykuje na mnie, co nie? Ale no... Dzięki. Opowiem tam może o swojej bezdomności, tak, bo byłem 2 lata taki można powiedzieć, na skraju bezdomności. Może tam opowiem właśnie o tej sekcie, może opowiem o kradzieży kadału, jak to było, o podpaleniach, o życiu tam w Poznaniu, stricie, no. Wracając, Alicja robi wjazd na chatę sama, co nie? Jakby, jeżeli idziesz na chatę, której nie znasz sama, solo, bo twoja koleżanka śpi, nie chce jej budzić. Nie no, wycfelujesz ją, wstaj. Idziecie minimum we dwójkę, w trójkę, co nie? No ale cóż, tam cię ogarniają, że no, ta dwójka, no,
To jest kult. Alisa widzi fotyp takich ludzi w maskach, co nie? Drzwi coś tam się otwierają, nagle idzie to sprawdzić, widzi trzy maski, tak jakby trzech braci i wtedy mam takie przejście na to, że wszyscy się nagle znajdują oprócz tego rudego. Jest ten Fabrizio, który mówi legendę o trzech braciach. W skrócie ta legenda polegała na tym, że tam ci bracia się, o Jezus Maria, Oso, Moso i Katoso. No i ci bracia Oso, Moso, Katoso podczas epidemii dżumy w średniowieczu, według legendy, no bo tam była klęska nieurodzaju, powiedzieli, że jeżeli poświęcicie, bo oni przyszli z innego wymiaru, jeżeli poświęcą drugą osobę, jedną osobę, no to wtedy oni tam ześlą wszystkie dary, co nie? No i tam poświęcili ludność tego lasu jedną osobę, no i oni w zamian za to zamienili jakby tą całą osadę w ich zwierzynę, która nosi maskę. No i właśnie ten kult powstaje dlatego i oni sobie tam niby co noc przychodzą, tam kiedy słyszymy taki charakterystyczny alarm, oni wychodzą na te łowy i szukają jednej osoby, którą chcą zrzucić w ofierę. No i cóż, oni tam sobie nocują w kamperze, co nie? Rudy tam do Ukrainki, czemu ze mną jesteś? Gdybym ja nie jechał pod wpływem, to by się to nie stało. Gdybym przejechał tą kozę, to by się nic nie stało. I ona tam, że ona w sumie tam takie, no widać taki wzrok, który rozważa raczej opcję tego, czy by tam go nie tam... Piu. I Fabrizio przy okazji idzie na siku. Kiedy idzie na siku, widzi typa. Jakby ten typ nic nie robi, to jest podejrzane. A przy okazji mamy rozczulające wideo z Ricardo i jego córka i takie... Słychać drzwi. Baby postanawiają iść na Hama, sprawdzić co się tam będzie działo, co nie? Trafiają na strych. Postanawiają w nieznanym domu wejść na strych, który ma prawdopodobnie jedną, jedyną drogę ucieczki, która jest drogą wejścia na ten strych. Chyba nie muszę wam tłumaczyć, jak bardzo niebezpieczne to jest. Tego nie robimy. Blondy idzie, przy okazji Fabrizio wpadaje do auta, idzie po Ricardo, no i do domu idą, co nie? Rudy został. Rudy się nie dostał do naszego ekipy. Jak się okazuje, Rudy nieźle za to przypłaci. No i są na tym strychu, co nie? Na tym strychu mają taką... Mam taką kukłę. No i w tej kukle, jak się okazuje, znajduje się dziewczynka. Dziewczynka, która ma słoik obok siebie i w tym słoiku znajduje się jej język. Dziewczynka ma wyrwany język, nie może gadać. Ona zaczyna płakać, odpalają się światła na czerwono, ona zaczyna wtedy ryczeć, panikować totalnie. Okay? Kiedy ona zaczyna ryczeć, panikować totalnie, wpadają nasi, którzy robią w kamperze coś temu Rudemu, co nie? I idą z nim na chatę! I kiedy idą z nim na chatę, rzucają Rudego na stół. Przy okazji odpalili Zenka Martyniuka, wiadomo, że Zenku Martyniuku się najlepiej kropy ludzi. Młotem mu tam nogi. No, jedną musisz tak zdewastowaną, to drugą tam tyści. A później ta Ukrainka oczywiście ryszy, ta Alisa, nie Alisa, tylko ta kurka wodna Sofia, że i cóż, no dziewuszka też tam płacze, ta Alisa mu takie już, wiecie, matka Polka, wiadomo tam. Widzimy jakby naszych kochanych bohaterów, no wspaniale wyglądają, są ostatnim krzykiem, znaczy raczej tchnieniem mody. I cóż, no język tam temu przy okazji wyrwali, co nie, i mu jakby... Czymś imadło podobnym z Piły siódemki, jakby no oczy mu tam ten, że no jakby powiedzieli mu, że za dużo filmów ze Szaszą Grey obejrzał i tam mu... już nic nie zobaczy. Kardy ją tam trzyma, ona tam... Jakby wydaje mi się, że jakby go kochała, to by tam, wiecie, kopnęła tego Ricardo, jakoś tam mocno by się szamotała, ona tylko... No i cóż, wyciągają młodą, ta do Alisy, no już wiadomo, to jest matka Polka, co nie, 500+ będzie brane na dzieciaka, idą, co nie, Blondie widzi tego, że tego rudego brak, no chyba go zjedli chłopaki, no cóż, no niestety, tak się zdarza czasami, chcą iść, co nie, chcą wyjść z tego lasu, no i cóż, biegną, no, jakby nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co jest ta scena biegnięcia, znaczy, no ja wiem po co jest ta scena, no, nie ma za co panowie. No widzą cmentarz aut, co nie? To mi się taka droga bez powrotu kojarzy, takie o Jezus Maria, ale ja bym Wiesia znowu odwiedził. Może jednak zrobimy tą drogę bez powrotu 3. Bez kitu. Chcecie? Dawajcie. No i cóż, no i Ricardo tam ogarnia, które auto działa, wiadomo, no trzeba na handel dla Polaków skłować. Golf 4! Ale na rozbalon zatarty silnik. Dobra, nam się troci, nasypie, może jeszcze odpoli jakimś tam, wiadomo. Za połowę ceny się sprzedał. No mówię, o kurka wodna, A3, o Jezus Maria, P8.
Ale ten typ taki zniszczy. Dobra, to się wyklepie u Steśka. No, za 07 zrobił. Dobrze, poleci na Polskę. No, powiem, że stan igła. Włoch płaka jak sprzedawał. No i cóż, Ricardo ogarnia tam, Ricardo chce rządzić, co nie? No, jakby podstawowa zasada przetrwania jest taka, że jeżeli jesteśmy w grupie, musi być lider, co nie? Jakby no, z całym szacunkiem i z pełnym szacunkiem, ale obecne baby tutaj w tym teamie to raczej liderami nie będą. Dziewczynka też raczej liderem się nie wykrystalizuje, Fabrizio też raczej nie ma naturalnych zdolności przywódczych, więc no, metodą eliminacji zostaje Ricardo jako przywódca tego stada, okej? Okay? No i cóż, no reszta tam ryczy, ta blondi tam mówi, że nie! Nie będę przywódcą! On mówi, jeżeli nie byłbym przywódcą, to gdybyś widziała, co Rudemu robili, nie płakałabyś, tylko byś się szamotała, byś mnie kopała i byś wyszła tam, tak? Jakbyś kochała tego Rudego. A jesteś atencyjna i ja mam takie, o Jezus, a ja go pobiję tam, wie tam, fejmem. A ona zaczyna ryczeć! O Jezus Maria! No ale trudno, no idziemy dalej, co nie? Ci znowu tam płaczą, co nie? Znowu ta chata, znaczy ci płaczą, ale idą dalej. Doszli, okazuje się, że do takiego samego miejsca, z którego wyszli, bo ten Ricardo, ty Fabrizio, ty... Wycelowany? Ten Fabrizio mówi, że szliśmy cały czas na południe, no. Jak macie glob, jak idziecie cały czas na północ, to dopiero na biegunie północnym, jak będziecie szli dalej w tą samą stronę, to pójdziecie na południe. To jest zastanawiające, co się w tym momencie właśnie wydarzyło. Prawdopodobnie Fabrizio robi nas w konia, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo magia nie istnieje, no, ale może o magii to kiedy indziej? Przypad Harry Potter, co by na to? Ale tu dużo będzie spoilerów. Kiedy widzą, że tego kampera nie ma, zostawili Harnasia, pas bojo! No i wiadomo, te pisko takie, o, a fajne, zostawimy do Kiermany. No i cóż, mówią, że plan jest taki, że kiedy tamci wrócą, to ich kropimy we trzech, spalimy tą chatę i będzie git. Super plan, co nie? Lepszego nie mogli wymyślić. No i cóż, idą, wchodzą do tej chaty, idą na strych i walą piwo na trzech. Chcesz młoda? A nie, ty masz dopiero 14. No i cóż, Ricardo mówi, że tak naprawdę już nie jest lekarzem, że zwolnili go warunkowo za to, że popełnił błąd. Kiedy popełnił ten błąd i ziomeczek kropnął, to on całą swoją frustrację przelewał na żonę i ta żona koniec końców go zostawiła i powiedziała, że lepiej będzie, jeżeli nie będzie się spotykał ze swoją córką. Smutne, ale takie rzeczy się zdarzają. Anyway, Fabrizio jest przy okazji, dowiadujemy się, on mówi tam, że ja jestem z mafii, haha, i wiecie, jakby nikt mu nie wierzy, no. Szkoda, no, bo to prawdopodobnie mogłoby uratować całe wasze życie, ale to już jest koniec takiego mojego spoilera. No i cóż, że on kropnął typa, co nie? No. Ojojoj. Alisa tam przy okazji mówi nam, że rzuciła generalnie studia i że stara powiedziała, że patrz, wydaliśmy tyle kasy na twoje studia, a mogliśmy sobie mówić, to piękne! I dwa dni później wróciła na studia. Blondi tam przy okazji mówi, że to na pewno jest trudne dla ciebie i dla twojego dziecka, to co tutaj mamy. I ta, ja to już skąd wiesz? Ona mówi, że ja mam szósty zmysł. No ja też potrafię wyczuć taką, babę w ciąży jest bardzo szybko wyczuć, co nie? Jakby baba w ciąży naturalnie staje się bardziej potulna i taka, wiecie, taka bardziej promienieje, bo ten estrogen jej wywala, co nie? Dodatkowo, no to nie wiem, czy u was też były takie przestrogi, ale jeżeli dziewczyna brzydnieje podczas ciąży, to jest tak, że rodzi się dziewczynka, bo ona jakby część tej swojej urody jej oddaje, a jeżeli dziewczyna pięknieje w ciąży i wam się bardziej podoba, to będzie chłopak. I cóż, kiedy uruchamia się alarm, Alisa przy okazji tam wychodzi magicznym sposobem, co nie? Bo patrzy, że no, sporo ludzi jest, co nie? Jest platforma, na tej platformie znajduje się Ukrainka, Ricardo i jest tam młoda dziewczyna w tej kuple, co nie? I Tero, to co się dzieje, to jest wiksa totalna. Ci w maskach, co nie? No i cóż, tam przy okazji mamy jakieś tam kunia ze skrzydłami. Prąbana sytuacja jest. No, język młodej tam w swojej leży, co nie? Blondie tam oko chyba wyrywają, Ricardiemu język, o mój Boże. Kukła te usta i to oko dostaje, co nie? I to uśmiech i szeroko się może uśmiechać i dwoma oczami patrzeć, nie? Magicznie, co nie? I ją do góry tam kładą, tam przy okazji dzwonią dzwonkami, tam kiedy dzwonią tymi dzwonkami, tam przy okazji Fabrizio uratował tą dziewczynę i oni tam jakby z domu na to patrzą. Kropnęli tą Ukrainką ostatecznie Ricardo, co nie? Ta Alisa bierze butelkę, co nie? I mówi, że ej, Fabrizio, przecież ty jako jedyny nie piłeś z tej butelki i ty jesteś żywy, ja jestem też jako żywa,
wącha tą butelkę i jakby patrzy, że ej, coś z tą butelką jest nie tak. No jakby, halo, zostawili wam hardasia, co nie? Jakby zostawili wam picie. Jeżeli zostawili wam picie i z premedytacją, to najprawdopodobniej jest duże prawdopodobieństwo, że coś z tym piciem jest nie tak. Jakby, halo, o to chodzi. To jest podstawowa zasada survivalu. No ale dobra, wracając. Nie ufa się ludziom, co nie? I ta widzi pluskwę w uchu tego Fabrizio, co nie? Kiedy ona widzi pluskwę w uchu tego Fabrizio, tam mówi, że ma stanąć pod jeleniem, co nie? I ten Fabrizio tam się denerwuje, jakoś to złości dania. Później mamy jakby kamerę w jeleniu zamontowaną i on do tej kamery i mówi, weźcie ją, i tam wychodzą ci chłopacy, trzej ją biorą, tam, że nie! Jezus Maria, to się nieźle dzieje, co nie? I cóż, no ona się budzi po, nie wiem, paru dniach, paru godzinach. No ma trochę taki cosplay Jezusa na rękach, co nie? Taki z tymi gwoździami. Jest tam przyspawana, można powiedzieć, do wózka inwalidzkiego. Zdejmują jej worek i mamy dożylki nagle, co nie? Okazuje się, że mamy taką zarobistą zabawę, co nie? Z miarą, tam oni coś śpiewają. Tam na akordeonie, ram, tam, 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 ta, ra, ta, ta, ta. I tam coś śpiewa jakiś dzieciak, co nie? Zabawa, super, hiper. Okazuje się, że do mięsa jest cholernie, spaghetti jest, no wiadomo, bo to Włochy są. Jakaś taka, ta stara blondi, którą ja powiedziałem na początku, że to jest ta, którą zamknęli za posiadanie mafii i ona uciekła z więzienia. I okazuje się, że ona jest przywódczynią mafii, co nie? I tu jest mafia. I tam to śpiewa jakiś taki zmutowany dzieciak, taki z naroślem na twarzy i ona tam mówi, dziękuję moje dziecko, super się ciebie słuchało. Ona nam podchodzi do tej, ta ryczy, bo nie wódka. Halo! Podchodzi tam stara rura i mówi, że jest matką i że ona nie może kropnąć, bo ona jest ważnym elementem jej mafii i że teraz mafie działają inaczej niż wcześniej i teraz mafie muszą udawać potwory w horrorach. Co jest? I ją zawieźli do TV i tam tak dużo telewizorów jest. Jakby widzimy, że Fabrizio to wszystko filmował. Jakby widzimy te ujęcia, które zrobił Fabrizio, co nie? I teraz jest kwestia taka, że pod koniec tych ujęć Fabrizio tam mówi, że on chciał być takim Stevenem Spielbergiem, że on chciał tworzyć horrory, bo on mówi, że Włosi się nie boją obecnie niczego. Włosi uważają, że dla nich najważniejsze to jest komedia, żeby móc się pośmiać, jeżeli chodzi o kino. Że oni to chcieli tylko filmy z Karolakiem oglądać. I Polsat jakiś, no bo no TVN-u to już raczej nie obejrzą. Starawia robić piłę, co nie? Ona wyjmuje te gwoździe z tych rąk. Zabandażowuje sobie wszystko, co nie? No i cóż, masa kamperów jest, jak się okazuje, ona tam idzie i patrzy, że na suszarce suszy się sukienka tej młodej, co nie? To jest dopiero porąbane. No i cóż, no idzie do namiotu, tam są maski chłopaków i kamery. No masa kamer, w tym jedna kamera tego młodego, tego Fabrizio, okej? Okay? No i cóż, przy okazji widzimy Fabrizio w wadzie, który ryczy, że ja mogę ją wycić, czyli wziąć, mogłem ją zrobić cokolwiek chciałem, a tego nie zrobiłem. A tam jakaś baba mówi, że a, bo ty jesteś taki słaby typ, co nie? Okazuje się, że jest to ta dziewczynka, która, jak się okazuje, miała po prostu taki implant włożony, że nie mogła gadać i udawała, że miała język ucięty. Kłócą się, tam u liścia wywala, tamten kręcą dalej, co nie? No i tamten, ona tam słyszy jakiś tam dźwięk, co nie, pukania, otwiera to i widzi tą właśnie Alicę, ta Alicja tam z dubeltówki, puf, i kropie młodą, co nie? Później ten Fabrizio, ona tam w kolano, co nie? Ten Fabrizio się czołga i ona tam to wszystko na kamerze nagrywa i on tam mówi, że nie zrobisz mi tego, nie jesteś taka, nie możesz taka być, nie, nie można, bo ja też stworzyłem najlepsze kino, o, ten oso, boso, kotoso, o, i ona mu tak kropie go, co nie? I idzie se do lasu, co nie? Idzie se do lasu i trafia na grubaska w stroju kopelowym w pływaczkach i ten grubasek ucieka i ona biegnie za nim i ona widzi, że jest taka dziura w siatce i za tą siatką okazuje się, że jest napis teren militarny, wstęp zbrojony, co nie? Tam to, gdzie się działa cała akcja tego wydarzenia. Wychodzi na plażę, co nie? W takim stroju zmasakrowany, ale idzie na plażę. I jakby wszyscy ludzie się patrzą z telefonami. Ale będę miał wyświetleń na TikToku, lepsze niż koncert ekipy. Zastanawia iść do wody, jakby do słonego zbiornika wodnego, tak obstawiam, do morza albo do morza śródziemnego z dziurami w łapach.
ale to musi boleć. Ała, ała, ała. I nie wiem czy kropnęła, czy nie, bo później mamy jakby taki zrzut tego, że jakby się film kończył, takiej perspektywy Netflixowej, co nie? Jakby widzimy, że typ to ogląda i widzimy komy pod filmem, że no super produkcja, taka super, w miarę taka super hiper, co nie? No i że widzimy, że to komy, które jakby no przyznaję się, ja pisałem, że Blondie ma nice, cztery litery. No i cóż, typ na Netflixie to odpala jakby z tej perspektywy tego Fabricio i odpala ten film, tak sobie patrzy, co nie? No i ten najlepsze to jest to, że tam zamiast Netflix jest napis Bloodfix albo Modflix, pozdro dla fanów szkolnej 17. Jakby w pewnym momencie on kończy oglądać ten film, bo go córka woła. Mówi, tato, chodź się ze mną pobawić. On mówi, że spoko, i tak ten film jest bez sensu, włącza to i koniec. Nie ma filmu. To było bez sensu. Tak samo jak bez sensu będzie omawianie fizyki w Minecrafcie i 14 tysięcy wymiarów, które znajdują się w moim malutkim palcu. Tym. Tak samo jak na mały paluszek, mam nadzieję, że wbijesz na następny odcinek. Pamiętaj, na mały paluszek nie można łamać.